Drodzy bracia i siostry, w tych dniach szczególnie towarzyszy nam Najświętsza Maria Panna i będzie nam towarzyszyć aż do Bożego Narodzenia, przygotowując nas nie tyle swoim słowem, ile swoją postawą, swoim zachowaniem, swoimi decyzjami na to, abyśmy i my, podobnie jak ona, umieli przyjąć Jezusa Chrystusa. I nie tylko to, abyśmy Go przyjęli, ale też, abyśmy Go, tak jak ona, nieśli naszym braciom i siostrom. Dlatego też jest rzeczą ważną, abyśmy przyjrzeli się tym postawom, decyzjom Najświętszej Marii Panny. W Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii świętego Łukasza, którą przed chwilą słyszeliśmy, wszystko zaczyna się z momentem zwiastowania. I to, co jest rzeczą bardzo charakterystyczną w czasie zwiastowania, gdy chodzi o postawę Maryi, to jest jej pokora. Pokora i wiara. Nie można być człowiekiem wierzącym, nie będąc pokornym. Pyszny nie ma wiary. Jeśli już ma jakąś wiarę, to wiarę w siebie. Człowiek naprawdę wierzący Bogu, ufający Bogu, jest pokorny. Pycha bierze się w istocie z niewiary, z budowania pewnego obrazu samego siebie, bo nie zna się Boga, nie zna się Jego miłości, nie wierzy się Jego miłości. Dlatego pierwszą i podstawową postawą naszej Pani Maryi jest właśnie pokora. Święty Ignacy, kiedy każe kontemplować zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie, mówi: patrzeć, jak nasza Pani się uniża, jak jest pokorna, jak wchodzi w tę postawę pokory i jak przyjmuje Boże Słowo, chociaż to Boże Słowo zmienia zupełnie jej życie, zmienia jej plany. Można by powiedzieć, w jakimś sensie krzyżuje jej plany. Nawet w sensie dosłownym, bo ostatecznie te wszystkie jej plany, marzenia, wyobrażenia o życiu zostaną naznaczone krzyżem, kiedy stanie pod krzyżem swojego Syna. I Maryja to Boże Słowo przyjmuje, choć ono idzie w poprzek tego, w jakiej sytuacji się znajduje, jest bowiem poślubiona Józefowi, jest jego żoną, a ma począć dziecko, Syna Bożego, który przecież nie będzie biologicznym synem świętego Józefa. Bardzo łatwo będzie można ją oskarżyć o cudzołóstwo i ukamienować. Ale jest tak pokorna, że pozwala Panu Bogu, aby przewrócił zupełnie jej plany. A jak to jest z nami? Jak ma się to z naszą pokorą? Czy nie jest tak, że kiedy Pan Bóg przychodzi do nas w wydarzeniach i w swoim słowie i uderza w nasze wyobrażenia o życiu, w nasze plany, w nasze oczekiwania, czy nie jest tak, że się bronimy, że mamy pretensje, że czasami wpadamy w smutek, przygnębienia, a bywa nawet, że w depresję? Pokora i wiara, tego nas uczy nasza Matka w wierze i Pani. Pokora i wiara, ufność w Bożą miłość i ta świadomość, którą widać w postawie Maryi, kimże ja jestem? Jestem służebnicą. Dule, jak tam jest napisane w tekście oryginalnym, niewolnicą Pana. Potwierdzają to też
i komentarzy ojców Kościoła, którzy pytają się, dlaczego Maryja po zwiastowaniu nie poszła do świętego Józefa i nie wyjaśniła mu wszystkiego. Przecież może by jej uwierzył. I odpowiadają, że Maryja była tak ufna i pokorna, że powiedziała sobie, a kimże ja jestem, żeby wchodzić pomiędzy Niego i Boga. Pokora i wiara. I dalej widzimy, jaka jest decyzja Maryi, gdy usłyszała o tym, że również jej krewna Elżbieta w swej starości poczęła dziecko i jest już w 6. miesiącu. Ta, która uchodzi za niepłodną. I słyszymy te słowa, które słyszeliśmy właśnie dziś w tej Ewangelii. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Gdybyśmy wzięli tekst oryginalny, usłyszelibyśmy słowo Anastaza de Mariam. To najmilsze, najpiękniejsze słowo chrześcijan pierwszych wieków. Święty Łukasz, pisząc ten tekst, doskonale wiedział, jak chrześcijanie pierwszych wieków na to słowo Anastaza zareagują. Bo to jest słowo, od którego pochodzi Anastazis, czyli zmartwychwstanie. Maria wstała. Wstała z mocą zmartwychwstania, z tą mocą, którą daje Bóg, którą daje wiara w Boga, który wszystko może, bo dla Niego nie ma nic niemożliwego. Wstała i ruszyła w bardzo niebezpieczną podróż. Pomiędzy Nazaretem a Ein Karim jest 140 do 150 kilometrów. 4 dni drogi pieszo przez góry. Młoda dziewczyna, 15-16-letnia, wśród niebezpieczeństw. Może się to wydawać naiwnością, ale to jest właśnie wiara i prostota. Prosta ufność Bogu i Jego natchnieniom, które daje. Co więcej, nie tylko to. W tamtych czasach, zresztą i w naszych czasach, w niektórych narodach, zwłaszcza wśród muzułmanów, jest rzeczą niewyobrażalną, żeby małżonka, żona, zwłaszcza młoda żona, wybrała się w podróż bez męża. Tak myślano wtedy. A Maryja, ten zwyczaj, który wprawdzie nie był zakazem prawa żydowskiego, łamie. A my, jak to jest z nami? Czy w nas jest taka prostota, żeby ufając Panu Bogu podejmować się rzeczy niewyobrażalnych, przekraczających normy społeczne? Czy nie jest tak, że przygniata nas to myślenie? Co ludzie powiedzą? Co sobie pomyślą? Za kogo mnie wezmą? Jakie będą konsekwencje społeczne dla takiego mojego zachowania? I sami potem widzimy, jak to bardzo komplikuje nasze życie. A Maryja idzie, jak mówi ten tekst, polskie tłumaczenie, przynajmniej z pośpiechem. W tekście greckim jest słowo metaspoudes. A więc, owszem, można to tłumaczyć z pośpiechem, ale można też tłumaczyć z zapałem, z gorliwością, z tą miłością w sercu, które ma i która ją porywa i prowadzi, aby iść i pomagać, aby służyć innym. I kiedy przychodzi do świętej Elżbiety, jak słyszeliśmy, uzyskuje potwierdzenie swojej wiary i prostoty, bo nie tylko, że dociera tam bezpiecznie, bo Pan Bóg ją chroni, ale też słyszy świadectwo świętej Elżbiety, która mówi, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Pan Bóg tym, którzy Mu są wierni, którzy z pokorą przyjmują Jego Słowo i pełnią je z prostotą, daje potwierdzenia wiary, daje umocnienie. Jak mówi apostoł Paweł, że sprawiedliwość z wiary wychodzi i do wiary prowadzi, umacnia wiarę. Tak będzie w życiu Maryi cały czas, po wszystkich
próbach wiary, których doświadczy i przez które przejdzie, ufając, otrzyma potężne potwierdzenie od Pana Boga. Tak będzie też i w narodzeniu Jezusa Chrystusa. Urodzi Go w stajni, w miejscu najbardziej niegodnym i niebezpiecznym dla porodu. I też otrzyma potężne potwierdzenie od Pana Boga, który pokaże jej przez pasterzy, potem przez trzech króli, że On w tym wszystkim jest obecny. Mimo, że pozory wskazywałyby na to, że Bóg ją opuścił. To jest też nauka i wezwanie dla nas do ufności. I ta trzecia postawa Maryi, to co jest owocem w życiu chrześcijanina, owocem doświadczenia obecności i miłości Boga. Uwielbienie. Gdybyśmy czytali dalej ten tekst, który słyszeliśmy dziś, usłyszelibyśmy słowa, wtedy Maryja rzekła, wielbi dusza moja Pana. Ten wspaniały hymn, nazywany przez nas Magnificat od pierwszego łacińskiego słowa tego hymnu. Wielbi dusza moja Pana. Wielbi Boga i słowem, i życiem. To jest to, czego Pan Bóg pragnie od każdego z nas. Bo jak mówi Pismo Święte, Bóg jest obecny w uwielbieniu swojego ludu, w chwale, którą człowiek, którą chrześcijanin mu oddaje. I w ten sposób ukazuje się też światu. I wreszcie czwarta rzecz, niezwykle ważna dla nas. Maryja niesie pod swoim sercem Jezusa. Niesie Go świętej Elżbiecie, niesie innym. I to jest też ta główna misja każdego z nas, która wyrasta z Chrztu Świętego. Ewangelizacja. Przynosić Jezusa Chrystusa tym, którzy Go nie znają. Tym, którzy zwątpili. Tym, którzy są być może w rozpaczy. Po to otrzymujemy też to Słowo, bo to są te święta, do których się przygotowujemy. Aby Jezus Chrystus narodził się w nas, zamieszkał w nas. I abyśmy Go innym nieśli, naszym słowem, ale przede wszystkim naszym życiem, naszymi postawami, w których Jezus Chrystus będzie się ujawniał jako pokorny, prosty i pełen miłości i uwielbienia wobec Ojca. Amen.